Zobaczcie, wczoraj pośpieszyłam się z filmikiem i nagrałam taki króciutki, a dziś rano już przywitała mnie paczuszka z, jak już widać tutaj, Blessed Bees. Mamy herbatkę moringa, o tutaj ulotka przyczepiona, czekajcie. O, tutaj mamy Healing the way nature intended. 100% natural healing balms, bars, teas and candles. Available on Facebook and Instagram. O! Ok. Więc jest herbatka. Moja na razie z mniszka lekarskiego się dziś rano zaparzyła, ale spróbuję też dzisiaj i tej oczywiście. Sobie przesuniemy. Zrobię sobie miejsce. Wydamy herbatkę. Co my tu dalej mamy, to... A, czyli to moje pierwsze zamówienie z 18. To mamy właśnie mój balsamik, na który czekałam. Dandelion and Sweet Orange. Super, cieszę się. W tym drugim zamówieniu po prostu zamówiłam, bo znalazłam w innej zakładce większy, więc będzie w tym drugim zamówieniu taki duży słoiczek. 200 ml, ok? A tu jeszcze chyba świeczkę zamówiłam, też naturalną, nie taką zwykłą. O, Blessed Bees, ale piękne te naklejeczki, zobaczcie, no to jest przepiękne. To wszystko jest takie urocze i cudowne. Dobra, to trzeba ogarnąć i wziąć ze stolika jakoś. Tak, czyli mamy moje pierwsze zamówienie z Blessed Bees. Zaraz sobie zaaplikuję moje dandelionki na moje plecy i na moje biedne kolana. Tutaj świeczka przepiękna, słuchajcie, bardzo mi się podoba. Pierwszy raz zamówiłam od nich świeczkę, także super. I za chwilę, znaczy dla Was za chwilę, pojawię się z kolejnym zamówieniem. Dla mnie, no to nie wiem kiedy, w zależności kiedy przyjedzie u Was, odbędzie się to za chwilę. I tak jak mówiłam, jesteśmy z drugą paczuszką i druga paczuszka też jest z Blessed Bees. Bo tak jak Wam mówiłam, znalazłam tam kolejną zakładkę, w której znalazłam to, czego potrzebowałam, tylko właśnie w większym rozmiarze. Bo jak wiecie, skończył mi się ten balsam. Passionately Positive, już jest całkiem pusty. Tu mam mniejsze, które znalazłam pierwszym razem. Te Dandelion and Sweet Orange. I tym razem spodziewam się większych rozmiarów. I mogę wyciągnąć. O, tak, spakowane razem, czekajcie. No, udało mi się, czyli mamy nowy słoiczek. Jestem przeszczęśliwa, mamy nowy słoiczek, bo wczoraj już do końca zużyłam. I wielki słoik Dandelion and Sweet Orange, z czego bardzo się cieszę, bo ja tego używam, zresztą dwóch ich używam namiętnie. Ale coś jeszcze tutaj mamy, to jest chyba do tego kit. Mamy tutaj bar. Tam na ich stronie, nie wiem, czy będę tego używać, bo to jest taki, to nie jest ani masełko, ani nic, tylko tym się ma nacierać niby na mokrą skórę po kąpieli. Także nie wiem, czy będę tego używać, bo wolę po prostu te, wolę te moje balmy, powiedzmy. No ale jest, więc może. O, i dostałam gratis, bo tego nie zamówiłam. Gratis w prezencie dostałam Angel Baby. Ja jeszcze mam tam Angel Baby i bardzo lubimy z dziećmi, ponieważ mówiłam Wam, że to jest przepiękny, taki czysty, naturalny zapach relaksujący lawendy. Nie jakiś medyczny, pomocniczy w niczym, ale taki relaksujący i bardzo przyjemny. Także dziękuję bardzo, Blessed Bees. I to tak sprzątamy. A, tu się poprzyklejało mi wszystko. Mamy pudełeczko do pudełeczka, tu mamy ten bar, no może sobie zaniosę do łazienki, no nie wiem, czy będę używać baru, natomiast tych produktów na pewno będę używać, tych może nawet do twarzy też pielęgnacyjnie, no nie wiem, bo bardzo podoba mi się zapach, słuchajcie, one są teraz jeszcze zimne, bo mówiłam Wam, że tu jest bardzo zimno, także zobaczcie, jaka konsystencja, one jeszcze są bardzo twarde i zbite,
Musiałam łopatką moją majeczkową tutaj wydrapać troszeczkę, żeby sobie nałożyć. Niemniej zapach, chyba dzięki tej Sweet Orange, jest cudowny. Więc oprócz właściwości leczniczych i przeciwbólowych, takich antyoksydacyjnych i tak dalej, i też dobrocznych dla skóry, no to ma bardzo przyjemny, relaksujący zapach. Przynajmniej dla mnie. No. A tutaj mamy instrukcję, o zobaczcie, do tego baru. Tak, na mokrą skórę po prysznicu, po kąpieli. I potem top-up with balm, ale ja nie wiem, czy będę używać, bo mam taki jeden turmeric and lavender, bo wtedy zamówiłam taki kit, tylko że ten turmeric and lavender, on tam jest, zobaczcie. On pachnie tak bardzo medycznie, takie zupełne lekarstwo z apteki i jakoś tak nakładam go tylko miejscowo, a tych tych na pewno nie miejscowo, ja je nakładam wszędzie, dosłownie, bo tak pięknie pachną i tak mnie, no ten mnie bardzo relaksuje i uspokaja, no a ten naprawdę pomaga mi na ból, także ja polecam serdecznie. Dwa odcinki wcześniej bodajże mówiłam Wam, jak bardzo pomaga na bóle moich kolan, stawów oraz bóle moich pleców, tam w krzyżu, w korzonków. Zupełnie naturalny produkt, a naprawdę pomaga mi. Też widziałam na ich stronie Nettle Balm i też widziałam opinię, że ten Nettle Balm pomaga też na podobne bóle. Natomiast no ja nie odczuwam na razie takiej potrzeby, żeby go zamawiać, bo ten działa dla mnie znakomicie i też podoba mi się zapach, no i wszystko mi się podoba. No zaraz sobie wypróbujemy świeczkę. Gdzie ja mam jakiś ogień? Mam. Także tak, ja jestem super happy, że wszystko do mnie przyjechało z Blessed Bees i no naprawdę, no teraz zanim przyjedzie do mnie majeczka, bo też mam już e-maila od firmy UPS, która przywiezie moją majeczkę dzisiaj, także zanim przyjedzie majeczka, to ja sobie zaaplikuję te moje maści, bo już nie mogłam się doczekać, moje stawy nie mogły się doczekać. No i będę się tu delektować i znowu, zaraz pojawię się z moim zamówieniem majeczkowym, no. Jesteśmy kochani, przyjechała moja majeczka kochana. Tu mamy liścik, no to jest pewnie rachunek, tak jak zwykle. Tak jest. Rachunek idzie do kolekcji moich rachunków. Tutaj mamy sianko również do mojej kolekcji. I losujemy, co my tam w środku mamy. Paczuszkę numer 1. Paczuszka numer 2. Już chyba tyle. To w razie czego nie jest styropian. Zachęcam do poczytania na stronie majeczki. To już idzie do recycling. Te paczuszki od Majki zawsze tak pięknie pachną. Są tak starannie, ręcznie zapakowane, słuchajcie. No tutaj już wiem, że ta kosteczka to moje mydełko kolejne ziołowe. Czy teraz Wam już pokażę nie tylko na zdjęciu, ale w filmiku. Tak jest i rozpakowałam, żeby Wam pokazać, ile my tu mamy drobinek tych ziołowych zatopionych, zobaczcie. I te drobinki właśnie dają takie wrażenie intensywnego oczyszczenia, mam wrażenie, i takiego wręcz peelingu, złuszczenia skóry. A dodatkowo to mydełko, podobnie jak to afrykańskie, w jakiś sposób zatrzymuje nawilżenie w skórze i no nie czuję się jakaś naoliwkowana, ale naprawdę czuję się, jakby ten moisture pozostał w mojej skórze. Także dlatego zamówiłam kolejne, bo bardzo mi się dobrze używa. A teraz co mamy tu? Zawsze staram się nie rozedrzeć z tego, bo te woreczki są nawet takie urocze i o, tu mamy balsamik do ust zapewne.
Tak jest, proszę Państwa. Nie wiem, bo jestem przyślepawa, jak wiecie. W którą to stronę? Protective Plum Lipstick with Nourishing. Jako jestem ślepa. Czy Wy widzicie, co tu pisze? Widzę Cocoa Butter i jojoba. Dobra. Otworzyłam. Mamy taki kolor żółty. Zobaczę, czy coś w ogóle widać na mojej dłoni drugiej. No widać połysk, ale jest bezbarwna. O! Widzicie, jaki to jest zapach? To jest zapach marcepanowy. O matka, jaki przyjemny, słodki zapach. No jakbym sobie ciasteczko nałożyła na usta. Będę się czuć. Dobra, papierki do recyklingu. I co my tu jeszcze mamy? To jest ten kremik, o którym Wam mówiłam. Ten zupełnie naturalny, bezwodny kremik. Można go używać również do skóry twarzy dzieci. Bezwodny, bo sprawdzałam na ich stronie, sprawdzałam, że no są w składzie same naturalne oleje. Takie no najlepsze dla skóry, można powiedzieć. Także naprawdę... naprawdę chcę spróbować. Jest to kremik taki tańszy w porównaniu do innych cen majkowych. Czekajcie, bo papierek znowu daje recykling. Jeżeli porównamy Natural Protection 30 ml, więc jest mało. Przepraszam za Freddy again. Dobra. O, łatwo się otwiera. Znowu mamy tu kolorek taki piękny, naturalny, masełko. W zapachu. Zapach też bardzo naturalny. Nie jest jakiś piękny zapach. Nie pachnie wcale pomarańczowo, jak wygląda. Tylko tak, jakby to opisać, takimi seeds, jak może sunflower seed. Coś w tym rodzaju. Ale dosyć łatwo się nabiera. Zobaczcie, ja tylko palec zanurzyłam. Bo na przykład te z Blessed Bees, kiedy przyjechały w stanie, i zobaczcie, jak szybko się rozpuszcza. Kiedy przyjechały w stanie, przepraszam, ja sobie zapomniałam stojaczka przygotować, tu już sobie wtarłam w skórę, więc zobaczcie, nie ma jakiejś tłustości, lepkości. Zapach jest bardzo delikatny, bardzo naturalny, a nałożyłam, no nasmarowałam całe ramię, a tylko zanurzyłam odrobinę paznokcia, zobaczcie, maleńko. Także na pewno jest wydajny. Sprawdziłam skład, ale nie pamiętam, tutaj jest skład, tylko że ja przyślepawa będąc Wam nie powiem. Nie przeczytam Wam, ale kurczę. Nie przygotowałam sobie stojaczka, bo to by ułatwiło sprawę, słuchajcie. O. No ja jestem bardzo pozytywnie nastawiona, bo mój Sea Boost się kończy. Ja kocham ten Sea Boost. On ma przepiękny zapach, taki cytrusowy. Lawendowo-cytrusowy, coś w tym rodzaju. A ten nie ma takiego pięknego zapachu, powiem Wam, ale jestem bardzo podekscytowana wypróbować ten kremik teraz, tym razem. No i coś tu jeszcze mamy. Ja wiem co. Te z Was, które mnie oglądają, to też pewnie wiedzą. Tak. Lemongrass and Peppermint. To mój ukochany dezodorant i tylko tego używam. Nie używam nawet tamtego Nivea. Tamtego Nivea używam jako perfumy, powiem Wam, bo pachnie jak perfumy Nivea. Tu już mój na wykończenie pokażę Wam. Zobaczcie. Widzicie, to tu już jest pusto w środku, bo to się tutaj tak wbija, żeby wylatywało do góry, do góry. I ja nakładam palcami. Jak balsam, tyle że pod pachy. Jest to zapach bardzo przyjemny, nie jakiś strasznie mocny, ale jednak mocniejszy niż zapach innych balsamów, żeby właśnie chyba neutralizować, wiecie. Ale jest bardzo przyjemny, taki peppermint, dosłownie jak takie landrynki, które kiedyś kupowała moja babcia w Polsce. No bardzo przyjemny, zupełnie naturalny. Ostatnio Majka też udzielała wywiadu w radiu. To chyba polskie radio w UK. Mamy nowy. Zobaczcie, tak wygląda nowy.
i jest pełny. Widzicie, tutaj nie ma tej dziury w środku, także ja naprawdę używam i naprawdę już praktycznie cały wydziubałam tamten. Także jestem bardzo happy, że mam kolejny, bo to jedyny, którego ja używam praktycznie. Próbowałam też innych naturalnych, nawet z Blessed Bees, ale ten z Blessed Bees jakoś mi się roztopił, rozdziabdział. No i nie wiem dlaczego, bo trzymałam go dokładnie tam, gdzie majkowy. Może musiałabym trzymać jakoś w bardziej chłodnym miejscu, może w lodówce, no nie wiem, ale może kiedyś jeszcze spróbuję, no nie wiem. Na razie się trzymam tego, bo ten naprawdę świetnie u mnie się sprawdza i się to tak już, wiecie, przyzwyczaiłam, no nie, że tak muszę mieć ten zapach i tę konsystencję pod palmą. Mamy te... A czekajcie, coś jeszcze tu mam. Co ja tu mam, proszę Państwa? A, dostałam próbkę olejku Apple Rich, no ale ja mam tutaj całą buteleczkę, a jeszcze na wykończeniu buteleczkę mam w łazience, także... Dobra, te dwa papierki też idą na bok. No ja jestem bardzo zadowolona. Nawet z tego, słuchajcie, chociaż ja używam teraz tego balsamiku Nivea. Balsamiku czy pomadki, jak to nazwać? To nie jest pomadka, to jest taki balsam. Ten cherry, który, tak mówiłam wam, lekko zabarwia na różowo moje usta. Ale bardzo się cieszę z tego, bo bardzo ładnie pachnie. Wiem, że nie każdy będzie lubił zapach marcepanu, ale to naprawdę pachnie marcepanowo. Ale tak marcepanowo, słodko, pysznie, jak dosłownie świąteczny placek. Tu mamy rachunek, dobra. Dobra, także tu moje malutkie zamówienie majeczkowe przyjechało. Tralalala. Moje większe zamówienie troszeczkę z Blessed Bees. No herbatka już mi się parzy w kuchni. Zaraz wszystko pogrupuję, sobie pochowam i poukładam na miejsca, słuchajcie. Jeszcze tylko szybko wam powiem, że nałożyłam sobie właśnie ten balsamik i ten kremik do twarzy. Dosłownie wchodzi jak masełko. Wtopiły się w moją skórę, na ustach mam dosłownie przyjemne, nie lepkie, a takie bardzo lekutkie, pachnące. No cudowne masełko. Jestem super happy z wszystkich moich dzisiejszych zdobyczy. To chciałam wam jeszcze pokazać, jak w większości wygląda nasze niebo. To już troszeczkę się rozchmurza, ale cały dzień w większości mamy pochmurne niebo. Tak średnio od 8 rano do późnego popołudnia, kiedy kończy się zmiana, bo nocą niebo jest bezchmurne. Ja ogólnie mieszkam w miejscu, które kiedyś było najsłoneczniejszym miejscem w UK. W tym roku no niestety jest nadal zimno, nadal nie ma jeszcze wiosny. No bezchmurnie jest tylko nocą, tak jak mówię, kiedy kończy się zmiana. Kto wie, ten wie. Farmy i pola stoją w wodzie bez szans na wyschnięcie, także nie wiem co to będzie. Ja mam nadal nadzieję kupować naturalne produkty, z których mogę coś ugotować, bo nie zamierzam kupować przetworzonych w jakichś wegańskich, dziwnych, mięsopodobnych produktów. Nie zamierzam tego w ogóle kupować. Także tak. Ptaszki niemniej nadal się cieszą i też cieszę się ja. I moją radością rozpraszam te chmury. Uciekajcie z mojego nieba. Staram się łapać to słoneczko, kiedy tylko wychodzi dla was, żeby wam tu przesłać. No pokaż się, kochanie. Nie wiem, czy pamiętacie, kiedyś mówiłam wam, że jestem czarodziejką pogody i że koleżanki często proszą mnie, żeby ze mną wyjść, bo kiedy ja sobie tego zażyczę tak mocno w moim serduchu, to jest piękna pogoda. I zobaczcie na to. Jeszcze przed chwilą były tu chmury, a teraz będzie piękne niebieskie, bo już słoneczko na mnie świeci. Jeszcze co chciałam wam powiedzieć na koniec, to że te vanilla ice cream okazały się u mnie hitem. I bardziej mi pasują niż te pistacjowe. Tutaj w tle moja Japanese cherry tree, 7-letnia już. Ale zobaczcie tu, Marzenka wyczarowała słońce. Na życzenie, proszę Państwa. Mamy słoneczną pogodę znowu. Chociaż w prognozie było pochmurno. W mojej córce, kiedy dałam wczoraj powąchać vanilla ice cream, powiedziała, że pachną jak Monte i strasznie się spodobały również, także
Tadam. Ja się już z Wami żegnam na dzisiaj, kochani. Mam nadzieję, że Wam się podobało, że moje produkty Wam się podobają, bo mi to bardzo się podobają. Ja jestem super happy. Do następnego nagrania. Trzymajcie się zdrowo i wesoło. Pa, pa!